czekając na dzwonek, można pogadać o tylu rzeczach. Wow, oto pani Emilka. Spójrz na nią, jest piękna. Jest ubrana jak gwiazda. Jej biżuteria robi wrażenie. Zacznijmy nasze zajęcia. Dobrze, a więc... Te piękne kolczyki kosztowały 500. Bluzka 200. 5% zniżki dzięki mojej diamentowej karcie. Dodaj do tego cenę paska, pierścionka, zegarka i naszyjników. Oblicz sumę tych zakupów. To trudne zadanie i chwilę zajmie. Ktokolwiek rozwiąże to pierwszy, dostanie nagrodę. W międzyczasie pani Emilka sprawdzi jubilera online. Edward skończył pierwszy. Tak? Odpowiedział prawidłowo. Oto nagroda. Pierścionek! Co mam z nim zrobić? Nie chcesz go? Oddaj go mnie! Albo mnie! Pani Elka wygląda skromniej. Żadnej biżuterii ani modnych dodatków. Ale jej zajęcia zawsze są interesujące. Zróbmy sobie przerwę. Zjedzcie coś i wrócimy do zajęć. Klasa na moment zamienia się w stołówkę. Studenci muszą nakarmić swoje mózgi. Ale pani Elka dziś nie zje obiadu. Musi oszczędzać pieniądze. To jedzenie pachnie pysznie. Jestem taka głodna. Jej żołądek boli, a ona zaczyna się ślinić. Może wezmę gry za kredy? Fuj, ohyda! Muszę podjąć drastyczne kroki. Spójrz, piątkowy uczeń bije jakiegoś łamagę. Gdzie? A gdy uczniowie będą rozproszeni? Ona ma chwilę na przekąskę. Zbrodnia doskonała. Ale musi posprzątać po sobie dowody. Pora wypuścić uczniów. Oni już coś podejrzewają. Koniec zajęć. Ale nie miała szczęścia. Nie zostawili obiadu. To ulubiona część zajęć pani Emilki. Tylko najlepsi uczniowie będą w stanie to rozwiązać. Kto odpowie na pytanie? Na pewno nie studenci z przodu sali. Malwina nie bez powodu zrobiła sobie barykadę. Przed panią Emilką nie ma ucieczki. Jak możesz rozwiązać równanie, mając pustkę w głowie? Cóż, jeden albo dwa, a może trzy? Prawie, siadaj. Pani Emilka nie lubi dawać ocen. Woli wręczać pieniądze. Malwina miała farta, że dziś przyszła na zajęcia z algebry. Edward też chce spróbować szczęścia. Doskonale wie, jak rozwiązać to równanie. Dobra robota, trzymaj dolara. Ale czy Edward odpuści okazję, by zabłysnąć? Za każdą poprawną odpowiedź nauczycielka daje nagrody. Edward jest za mądry. To zaczyna być męczące. Mógłby tu tak stać cały dzień. Weź całą walizkę i na litość idź usiąść. Edward w końcu został zauważony. Łap precz! To wszystko moje! Witamy na zajęciach z ekonomii. To wszystko jest takie nudne. Banki, udziały, budżety. Po co mamy się uczyć o obiegu pieniądza? To ma sens? Dobrze, Elka wie co zrobić. To zajmie tylko chwilę. Kto to? Poznajcie Kajtka. On nie ma domu. Nie chodził na studia tak jak wy. Nie wiedział, że może sobie pomóc. Kajtku, opowiedz grupie o swoim życiu. Mam wielkie tekturowe pudło. Takie jak to. To bardzo smutna historia. Dobrze, rozumiemy pani Elko. Wracamy do podręczników. Dziękuję, Kajtku. Byłeś bardzo pomocny. Ciao! O, biedny Kajtek. Trzeba przewietrzyć to miejsce. Pani Emilka wie co nieco o ekonomii. Dziś nauczymy się na temat giełdy. Przejdźmy do praktyki. Ona już przelała pieniądze na konta studentów. W bitcoinach. Przyszłość leży w kryptowalutach. Teraz spróbujcie nieco zarobić. Wow, to ekscytujące i ciekawe. Pani Emilka nie kazałaby nam robić czegoś złego. Jest bogatsza niż cała szkoła razem wzięta. Oto co się stało. Edward został milionerem. Może rzucić szkołę i przenieść się na własną wyspę. Brawo, Edwardzie. Zasługujesz na piątkę. Zajęcia z astronomii są ciężkie. Trudno jest nie zasnąć na biurku. Musimy jakoś ożywić to miejsce.
Stefan, wstawaj. Hej. Ta gwiazda jest teraz twoja. Niezła próba, panie Emilko. Ale to niemożliwe. Co? Nie wierzysz? Pani Emilka ma dowód. To gwiezdny certyfikat. Kupiła wczoraj gwiazdę w sieci. Wow! To najfajniejszy prezent pod słońcem. Pani Emilko, to niesprawiedliwe. Czemu tylko Stefan dostał gwiazdę? Nie panikujcie. Bogata nauczycielka ma wiele takich certyfikatów. O, zakupocholiczka. Teraz każdy uczeń ma swoje miejsce w kosmosie. Pani Elka też uczy astronomii, ale nie ma certyfikatów gwiazd. Może za to narysować układ słoneczny na tablicy. A teraz główna część zajęć. Ręcznie robione teleskopy. Tekturowe rolki i szkła powiększające. Zaczynamy! Hej! To bardzo interesujące. Basia musiała poświęcić swoje okulary. Tak, wszystko gotowe. Zaczyna się nasza odyseja kosmiczna. Spójrzcie przez teleskopy i znajdźcie największą gwiazdę na niebie. Oh. Wow, one naprawdę działają. Widzę tę gwiazdę bardzo wyraźnie. Ale to wszystko podejrzane. Pani Elko, pani tak na serio? Nie rozumiem. O co wam chodzi? Odrobina teatralności jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A na pewno porusza wyobraźnię. Następny jest WF. Dzisiejsze zajęcia nie będą miały miejsca w szkole. Pani Emilka wykonuje telefon. Modna siłownia z najlepszym sprzętem staje otworem przed studentami. Tak, pracują z profesjonalnym trenerem. Czy to nie brzmi świetnie? Wszyscy już tu są. Jasiu, daj im niezły wycisk. Studenci, zabierajcie się do pracy. Ona wszystko widzi. Prostuj się, Edwardzie. A ty, Malwino, trzymaj tempo. WF na tej siłowni to droga zabawa. Ale pani Emilka nie szczędzi funduszy na studentach. Zobacz, jacy są szczęśliwi. Pani Elka nie ma pieniędzy nawet na ciężarki. Dlatego WF ma miejsce w klasie. Najważniejsze to, żeby w siebie uwierzyć. Krzesła mogą posłużyć jako sprzęt. Trochę tu ciasno. Fakt. Po rozgrzewce możemy zabrać się za ćwiczenia. Nogi na ławkę i hop! Działajcie, a ja sobie odpocznę. Ktoś chyba zaraz się zrani. Ups! O, nic ci się nie stało, Edwardzie? Ludzie, a teraz zagrajmy w piłkę. Pani Elko, na pewno? Skoro tak mówi nauczycielka? Szkoda, że roślinkowa gra zakończyła się porażką. Pora na bieg dookoła stołów. Szybciej! Ach, świetny wycisk jak na taki budżet. Pani Emilka wpadła na kolejny świetny pomysł. Zdjęcie grupowe na pamiątkę. Chodźcie do tablicy. Uśmiech? Dobra robota, ale sesja musi zostać przerwana. Pani Emilka chce na każdym zdjęciu wyglądać świetnie. Więc potrzebuje wizażystów. Nieco makijażu dla reszty. O, tak lepiej. Mamy cały zespół profesjonalistów. Gotowi? Uśmiech. Bycie bogatą jest super. Pani Elka też lubi robić zdjęcia. Ludzie, a może zrobimy sobie fotkę? To dobry pomysł, ale nie wiem jak wyjdzie. Nie mamy makijażysty ani fotografa. Stańcie blisko. Uśmiech. Pani Elko, mówi pani poważnie? Szkicownik i marker. Powstało coś takiego jak aparat. Ta sesja zajmie kilka godzin. Ale pani Elka wie co robi. Kilka minut później szkic jest gotowy. To nawet nie stało koło fotki. A przecież mogli zrobić zdjęcie telefonem. Podobał ci się nasz filmik o bogatej i biednej nauczycielce? Którą klasę wolisz?
Pani Emilki czy pani Elki? Napisz w komentarzu! I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych śmiesznych skeczy od TrumTrum Select!